Okej. Co my tutaj mamy? Co robi Edwin? Aha. To weźmiemy brybry are. Dobry skipek na początku może być. Bo pytanie pojawia się takie. Co robić w momencie, w którym... nie mamy co robić? Możemy przejrzeć telefon. Zobaczmy. Choinka, choinka, choinka. Za chwilę stream, granko mobilne. No, sprzedali się. Grają w te gry na telefonach. Biorą za to pieniądze. Jak tak można? Ech, brak słów. Widzę, że wraca mój ulubiony dowódca. Zaczynamy? Pokaz Wiedźmina. Słyszałem, że najbardziej udany pokaz na świecie. O matko, Izak czytał bajki dzieciom. Ja bym się do tego nie nadawał. Powodzenia w walce. Interesujące. Choinki, choinki. A co to? Jakiś Nissan 370Z? Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce. Dalej nic nie robimy? Jasne. Będzie można gdzieś obejrzeć później cały challenge na archiwum live'a. Mam do ciebie pytanie. Zauważyłem, że posiadasz mnóstwo kart neutralnie. Większość to dropy z paczek zakupionych przez ciebie. Część z questów i achievementów. Ostatnie pieniądze na Hearthstone'a wydałem chyba ze 2 lata temu, z tego co pamiętam, więc... prawie trafiłeś. Meszek Leszek. Drugi Meszek Leszek. Co my tu mamy? Część questów, znaczy tu też moje pytanie, czy zakupujesz zestawy pakietów tylko przy okazji wyjścia konkretnego dodatku? Chciałbym mieć jakieś rozeznanie, ile trzeba zainwestować, jeżeli chciałbym grywać obecną metę, testując większość deków. Nie wydaję w ogóle pieniędzy na Hearthstone'a. Jedyne co ostatnimi czasy robię. Czy ja nie wiem, kiedy kupiłem ostatnie pakiety, nie jestem w stanie powiedzieć. Znaczy w sumie możemy to wziąć. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. A nie będzie tak. Nie pamiętam, kiedy kupiłem ostatnie pakiety, natomiast na pewno nie było to w tym roku. Nie wiem, czy to było 2 lata temu, czy kiedyś tam, ale dawno temu. Jedyne co to dostaję od Blizzarda preorder, który jest na starcie roku. Czyli tam te 80 pakietów, albo 100 pakietów, albo 60 pakietów, w zależności od tego, jaki tam jest dodatek, co tam dają. To jest jedyna rzecz, na którą wydaję, jeżeli to jest jedyna rzecz, którą dostaję. A tak to po prostu mam, myślę. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie do momentu, w którym zacząłeś streamować, to sobie zmienił. Nie przywiązał
się tak do Hearthstone'a i poszedł w zupełnie inne gry? Nic. Jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem, to po co miałbym coś zmieniać? Możemy zrobić tak. Dobra, poszujemy czwarty tier, więc kupimy za to. To zamrozimy? Nie, nie bardzo. Nic bym nie zmienił. Nic bym nie zmienił, bo... Hejo Mati, masz osobne czaty, Facebook, Twitch. Po niektórych pytań w ogóle nie widzę. Mam osobne czaty na Facebooku i na Jaroku. W sensie jarok.pl/live/mkrr3. Tam jest jeden czat i Facebook, czy tam fb.gg/mkrr3, tam jest drugi czat. Nic bym nie zmienił, bo jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem. Życie układa mi się dobrze i wszystko idzie w dobrym kierunku, więc dlaczego miałbym się cofać i dokonywać jakiejkolwiek zmiany? A mocno wierzę w to, że nawet najdrobniejsze decyzje mają wpływ na nasze życie, nie? Jadek i biorę z hsreplay.net, Twitter 31, neon31hs i to wszystko. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Oporny w górę, alarm czerwony. Nie będziemy pakować wszystkiego do jednego. Iż dzióbka. Pakujemy sobie do dwóch. Dostaję, jak wychodzi dodatek, to zazwyczaj od Blizzarda dostaję preorder, ale nie pamiętam od kiedy i nie pamiętam ile razy i nie pamiętam dokładnie jaki. W tym dodatku dostałem 100 pakietów, w poprzednim dostałem sprawdzę na nagraniach, bo powinno to gdzieś być widoczne. W sensie ile miałem pakietów przed openingiem na przykład, albo coś w tym stylu. Ale sam własnych pieniędzy nie wydaję od dawna. Czy moim zdaniem Twitch upada? Nie. Moim zdaniem Twitch się ma bardzo dobrze. Moim zdaniem Twitch się ma bardzo dobrze. I tyle. Fakt faktem powiedziałem wcześniej, że za pół roku Twitch może upaść, ale chodziło mi o to, że istnieje taka szansa, że upadnie, no bo istnieje. Tak samo jak istnieje na to szansa, że Facebook upadnie, czy cokolwiek innego. Natomiast nie znaczy to, że uważam, że Twitch upada. Ja to nie dis. Chociaż akurat zdarza mi się szukać na siłę argumentu, żeby poprzeć swoje fejle i decyzje. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Nie, raczej nie. Są rzeczy, które nas interesują. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. To może być. To jest jedyne, co kupuję i zaczynam żałować, że kupuję czasami. No nie wiem, no ja tam nie będę się wypowiadał w tym temacie. A co do stron, jak chcecie deki po nerfach, to tu macie jeden artykuł, a tu macie Twittera jeszcze. Strzelałbym, że tutaj znajdziecie najszybciej jakieś informacje nowe. Świetnie sobie radzisz. Zastanawiam się, czy to aż tak boli szamana.
No na pewno. Znaczy, nie mówię, że na pewno go tak boli, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Natomiast... Jajko. O, to jest to, co chcemy. Niech sobie jakoś stoi tu. Ciężko jest powiedzieć, czy to aż tak boli szamana. Jest to duża zmiana i każda najmniejsza zmiana powoduje, że coś tam się zmienia, nie? Odjęcie jeden życia od karty potrafi uczynić kartę niegrywalną, a za tym idzie często też deck niegrywalny. Zwiększenie kosztu jeden, czy zmniejszenie kosztu, jak się to tam bufuje. Jest wiele takich czynników, które potrafią wpłynąć mocno. I na pierwszy rzut oka, no mój ulubiony przykład to jest młodsza inżynierka. Kreatura, która była na początku za 2 many, 1 na 2, draw a card. Grała niemalże w każdym deku. Wystarczyło zdjąć 1 HP. I tak na pierwszy rzut oka pomyśleć, 1 HP? Przecież tą kartę gra się głównie po to, żeby dobierała karty, więc to, co to za nerw? Nagle przestaje być w ogóle gra, nagra tylko w jakiś combo control decka. I zdjęcie jednego punktu ataku, czy dodanie jednego punktu w koście spowoduje wiele, ale tak na dobrą sprawę nie da się przewidzieć, znaczy nie wiem, może dobrzy gracze przewidują, to nie mam pojęcia, nie jestem dobrym graczem, więc ciężko mi się postawić w ich sytuacji. Aha, bo ja mam tu. A nie, no i tak to zagrać. Ciężko mi się postawić na miejscu jakiegoś pro playera czy coś tam. Wynajmij rekruta, póki możesz. No, nie będzie tam. A nie będzie tak. Okay. Ciężko mi się postawić na miejsce jakiegoś pro playera, który tam, wiecie, kuma bazę dobrze. Natomiast. Natomiast, no. Trzeba. Znaczy, Boże. Natomiast nie uważam, żeby dało się to przewidzieć. Bo to nie jest takie proste, bo tutaj macie milion różnych czynników, które na to wpływają. Jedne deki wypadną, drugie wejdą i tak dalej, jakieś nowe pomysły, opcje. Deki, których nie widzieliście wcześniej, bo nie grały, bo szaman nie nerfił, bo coś tam innego. No to nie jest takie hop siup do przodu i elo, już wiemy wszystko. Świetnie sobie radzisz. Tak był już ten update. Mati, wysłałbyś też tu te linki. A, jasne. Proszę. A spoko, marzę o omlecie. A ty gdzieś idzie? A. A, bo wiesz co, stwierdziłem, że pokolekcjonuję brudne, śmierdzące ciuchy, żeby mi ładnie w pokoju pachniło. A tak na serio to zapomniałem, przepraszam. No taki żarcik, kotku. No, moja świnio. Czule. Czule, moje mule. Coś tam idzie, ale jak? Nie powiem co, nie powiem z czego. Wynajmij rekruta, póki możesz. Co tam, baby? A, bo ty czekasz, aż pies zje.
Nie, bo się tak nienaturalnie zachowuje się nienaturalnie, bo zazwyczaj nie przychodzisz tutaj i nie siadasz mi na fotelu, więc tak trochę mnie z tropu wybiłaś. Przepraszam za te łupiny walające się po ziemi. Straszne niechluje z tych stronników. Tego co widzę, to może iść. No dobrze. Kiedyś Soldier 74 z Overwatcha dostał nerfa i dostał jeden damage u mnie i potem nikt nim nie grał. Jak ty do Beaty mówisz? Słodko. Naprawdę dobrze ci idzie. To na pewno chcemy. Dobra, wezmę to też. Tu nic. Tu też nic. Tu też nic. Ja nie wiem, kurde, co... Ej, ale fajny. Co to jest? Jakiś Hyundai. Co wejdę na tego... Co wejdę na Instagrama, to dostaję jakieś inne zdjęcia. What the fuck? Czy te series, które masz, będą dobre dla osoby z małą głową? Tak, będą. Myślę, że będą wręcz idealne. Tam powinno być 76 zamiast 74. A faktycznie. Frustory. Witamy metę maga. Stary, jeżeli ty oceniasz metę po godzinie od nerfów, bo spotkałeś 4 razy maga z rzędu. Spoko, ale. Ale. O, mamy jojko. Mamy tego chłopa. Teraz chcemy szóstkę, czy chcemy czwórkę? Piątkę. Myślę, że szóstkę byśmy chcieli. Bo możemy sobie odkryć tego wariata, klepniętego w czerep. Jak mu tam, o właśnie tego. Tego gościa. Teraz tak. Kurde, nie wiem na kogo to zagra. Na niego najchętniej. Na razie go wrzucimy po prostu na stół. Odpowiada na wszystko mnóstwo dobrych kart plus Zephys. Okej, spoko. Może tak być, że będzie Highlander Mage 70% mety stanowił. Nie jest powiedziane, że nie. Okropne towarzystwo, ale zostawiają sute napiwki. Thank you.
What the fuck? A Boże, myślałem, że jakaś nowość, a to jest ten zestaw świąteczny. Znaczy myślałem, że jakaś nowość w Hearthstone'ie, to jest filmik z zestawem świątecznym. Chyba tego nie wygram. Niewiele brakło, ale brakło. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Więc mówicie, że mogę sobie kupić takie. No ja bym sobie takie kupił. Z miłą chęcią. To ciepniemy tutaj. Solidny strategiczny wybór. Myślę, że tutaj ciepniemy ze względów na kliwa. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. To przytrzymamy. Przytrzymamy, bo nie dość, że mamy tego, a jego byśmy chyba chcieli, to jeszcze trzymamy dwóch tych typów kolesiom w następnej rundzie i nie szansa, że dostaną. Nie wiem, czy są jakieś murloki, ale tak mi przyszło do głowy. Jednak groźne kreatury, to można je przytrzymać. Plus ten koleś dla nas, nie? Kiedy challenge się zakończył? O 15. Okej, czyli mamy final battle. No tego jednak nie chcę. Najbardziej co byśmy chcieli to chyba trójeczkę jakąś. Złotą. Ale niestety chyba nie dostaniemy. No do dupy. To chyba będzie miało większy impact. Te 2-2 dla nie wiadomo czego. Dobra, zabić go raczej. A nie, zabiłem go. Nie, nie zabiłem go. To jajko jest czwartego tieru. No dobra. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Siemaneczko, koteczku.
To Warwick zrobił. Wynajmij sobie któregoś. Nie widzę. A. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. No. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Aha. No niestety rozumiem i niestety nie musisz. Zróbmy tak. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Drugi dożynkarz. No nieźle. Dobra, co z tego wypadło, bo to jest... najgorsze, no i niestety jest dosyć złe. Naprawdę ziomek chyba wygrał jednym życiem dosłownie. Ja pierdykam. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, bierzemy tego. Samuraja chyba nie chcemy. Tego typa mam złotego. Czy mogę dostać tą mikromaszynę cholerną? Może to wezmę. No nie mogę dostać tej cholernej mikromaszyny. Teraz tak, jakbyśmy ustawili kolejność. No nie wiem, czy nie tak, no bo co mam innego dać na początek? Dasz sobie radę, masz dużą przewagę. Okej, mamy jeszcze trochę w zanadrzu jednostek. Dobra. We won this game. Beautifulu.